Na jednym centymetrze kwadratowym ludzkiej skóry przeciętnie przebywa milion wirusów. Ręce nie są wyjątkiem, a przez to, że dotykamy nimi wszystkiego wokół, zbierają jeszcze więcej mikrobów. Prostym, a niezwykle skutecznym sposobem pozbywania się niechcianych pasażerów na gapę nie tylko wirusów, ale też bakterii i grzybów jest mycie rąk wodą z mydłem. Jak mydło działa na wirusy opowiemy ci w tym filmie. Warto zastanowić się, jak właściwie działa mydło. Co robi poza tym, że nieźle się pieni? Brud zwykle albo sam jest tłusty, albo staje się tłusty, gdy miesza się z tłuszczową warstwą ochronną skóry. Jak wiesz, sama woda, nawet ciepła, nie da rady zmyć tłuszczu. Dzieje się tak dlatego, że woda ma budowę polarną, a tłuszcz niepolarną. Nie będziemy teraz wnikać, co to dokładnie znaczy. Wystarczy powiedzieć, że związki polarne nie lubią się z niepolarnymi, a więc nie lubią mieć ze sobą kontaktu. I tu właśnie wkracza mydło. Chemicznie mydło to sól wyższych kwasów karboksylowych i metali pierwszej i drugiej grupy układu okresowego. Kluczem do ich działania jest budowa. Cząsteczki mydła składają się z dwóch fragmentów: części hydrofobowej, czyli potocznie mówiąc nie wody, i części hydrofilowej, czyli lubiącej wodę. Cząsteczki o takich właściwościach nazywamy powierzchniowo czynnymi. Jeśli kiedykolwiek zainteresował Cię skład proszku do prania, to ta nazwa nie jest Ci obca. Część hydrofobowa nie lubi wody, ale za to bardzo lubi się z tłuszczami. Kiedy mydło znajdzie się pomiędzy wodą a tłuszczem, wnika częścią lubiącą wodę do wody. A częścią lubiącą tłuszcz do tłuszczu. Cała powierzchnia tłuszczu jest zatem pokryta cząsteczkami mydła. Zamiast kontaktować się z nielubianym tłuszczem, woda kontaktuje się z lubiącą wodę częścią mydła. Może więc łatwo przylgnąć do takich oklejonych fragmentów tłuszczu i oderwać je. A jak to wszystko ma się do wirusów? Nasza skóra jest pokryta cienką tłuszczową warstwą ochronną, do której łatwo przywiera brud, a wraz z nim mikroby. Mydło usuwa tę warstwę wraz z przyczepionymi do niej wirusami. I to jego główne, choć nie jedyne działanie. Wiele wirusów, między innymi koronawirusy, chroni swą groźną zawartość pod tłuszczową osłonką. Mydło łączy się z nią i ją uszkadza. A wirusy z uszkodzoną osłonką łatwiej giną i trudniej im zarażać. Już niedługo na naszej stronie pistacja.tv oprócz lekcji z matematyki pojawiają się także lekcje z chemii, a więc obserwuj nas, aby tego nie przegapić.